Słuchajcie, gra, która jest dość kontrowersyjnie ostatnio, czyli Star Wars Outlaws. I czy Star Wars Outlaws jest jak Red Dead Redemption w kosmosie? No, wydaje mi się, że na pewno nie, ale nikt tak. Then we shouldn't have been surprised when, after wandering the open world of Star Wars, before release, we found ourselves feeling like we'd returned to the Wild West deserts of the original Red Dead Redemption. Our staff writer Dustin Bailey had a hands-on 4-hour demo with Star Wars Outlaws, and in the time he had with it, was stunned by just how organic the devs have managed to make the scoundrel fantasy feel. Instantly take them down with an impressive display of gunslinging. Sounds a bit like Red Dead Redemption. Mark. Okej. Dobra. Ja już wiem, co tu będzie, słuchajcie. Nie wiem, czy graliście w Red Dead Redemption, ale tam markujecie, targetując poszczególne elementy ciała. Nie wiem, głowę, rękę, jak traficie w rękę, to pistolet wtedy zgubi, nie? Czy tam jakiegoś shotguna, czy jakiegoś rifla, czy cokolwiek tam NPC trzyma, nie? Tutaj, jak zwrócicie uwagę, jest po prostu najechanie na NPC-a i macie jebitnym napisem mark albo remove mark. I to jest tyle. Zobaczmy. Zatem. W co trafi? Nawet tego blastera nie było widać dobrze, nie? Patrzcie tu. Pyk, pyk, pam, pam. Zwróćcie nawet uwagę, jak on rewolwer bierze inaczej trzyma. Nie strzela tak, tylko bierze go tutaj do biodra i pu, pu, pu. Pu, pu, pu. No, to się nazywa detal, stary. Detal. Pum, pum, pum. A jest, to jest niedościgniony wzór do dzisiaj, nie? Tak, jakby się nad tym zastanowić, to odnosi się wrażenie, że Ubisoft stwierdził: hej, zróbmy coś, czego nikt jeszcze nie robił, czyli zamarkujmy sobie, wiecie, NPC, który chcemy zabić, i wtedy ten to będzie taki wow, tego jeszcze nigdzie nie było. No kurwa, jednak było i było lepiej zrobione, ale tak się zachowują, jakby byli, wiecie, protoplastą tego, nie? Jak już kopiować, to od najlepszych, a to co? Jeszcze raz. Jak on wyskoczył, nie? Już pomijam fakt, że nie zginął teraz od strzału w głowę, ale dobra, miał hełm. Miał hełm, nie? Aha. Znak zapytania, reakcja. Reakcja. Chuj, pierdolę, spierdolę. O, w ogóle chyba przyleciał zobaczyć, czy by tu korek się zrobił, nie? Popatrzył, a dobra, stoją se, czekają, bo tutaj, no... A, oczywiście zwróciliście uwagę? Jak, kurde, headshot i od razu, instant. Instant leży. Nie ma żadnego jakiegoś naturalnie, po prostu tak jak siedział, tak się złożył, nie? Tu będzie co? A, witness murder, prawy górny róg. No i reakcja NPC-ów, od razu ucieczka. I zawiadomi co? Szeryfa. No i już, proszę bardzo, jadą na miejsce zbrodni. No, jest wybór. Można się poddać, wyciągnąć broń czy coś. No. Czy wiecie, porównywanie do Red Dead'a, no to jest trochę strzał w kolano i nie chodzi mi tutaj teraz o Star Warsy, tylko naprawdę trzeba mieć cojones, żeby do takiego tytułu się porównywać, bo jednak Red Deadzik i ogólnie rockstarowe gierki, no to wiecie, no przodują praktycznie we wszystkim, nie? No i tak, no ale jeżeli reklamują się, że to jest jako Red Dead w kosmosie, no to do czego trzeba innego porównywać, jak oni sami się na to powołują, nie? Nie wiem, może w Red Dead'a nie grali, no ale kurwa ja. Upadek z wysokości. Masakra, nie? Masakra. A tutaj o, poślizgnął się i chuj, jedziemy do samego końca, do samego dołu. AP stracone, turlamy się, nie mamy tak kontroli nad naszą postacią. O! Jezu, jak długo, nie?
Ale wiecie, tutaj pokazują Red Dead 2, nie? Ale już Red Dead Redemption 1 posiadał to wszystko, co tutaj widzimy. Oczywiście, że tutaj jest to lepiej jeszcze zrobione, bo to jednak jest ile to lat, nie? 20 prawie, 20 lat dzieli jedną od drugiej. No dobra, przez 15. No ale wiecie, no już Red Dead 1 robi wszystko lepiej niż robi to Star Wars Outlaws, a nie zapominajmy, że Outlaws kosztuje jakieś chore pieniądze. Tam jest od 300 do 500 zł w zależności od edycji, no nie? Aha. A no tak. NPC wyjebane stoją sobie. Ja no tragedia. Tragedia. Gdybym ja kupił sobie te Star Warsy, to bym się czuł bardzo, ale to bardzo oszukany. I nie pomagałoby w tym nic, absolutnie nic, że ale ja przecież kocham Star Wars i to jest kolejna gra w świecie Star Warsów i ich jest tak jak na lekarstwie, ich jest tak mało. Nie no, ładna jest, ładna i na pewno Ubisoft poprawi, nie? To szczerze, to gorzej wygląda niż Starfield. A to już jest nie lada wyczyn. Masakra. No. I to koniem, człowieku, koniem! Jeżeli się nie mylę, to może będzie pokazane. Jakiś NPC, który coś niesie, cokolwiek. No, nie było. W Red Deadzie jest tak, jak niesie NPC jakieś nie, deski na przykład, czy no cokolwiek w łapie trzyma, wy go potrącicie. Nawet biegnąc, nie mówię już na koniu, nie na pojeździe, tylko biegnąc i go potrącicie z bara czy z czegoś, on się obróci. Być może przewróci, bo to już tam w zależności od tego, jak fizyka w grze zadziała. Upadną mu te przedmioty, coś tam na was poprzeklina, bo was zaatakuje, on to będzie chciał podnieść i pójść dalej, nie? A tu macacie, macacie, nie dość, że on stoi jak kłoda, ten trooper. Final warning, you can go. Jaki jest limit szturchnięcia? Troopera. Liczy ktoś? Pewnie ponad 10, tak na szybko. No, a tu widzicie, jak fizyka działa? Od razu się zgiął. Reakcja, jakiś tam chit-chat. So anyway. No. Hello. A to hello to do kogo było? So, Danka, got more work for me? Maybe. You got an ion blaster? I need someone to hit a stash for me, but you'll need one to get inside. I can mod my blaster. A ta protagonistka przez całą grę ma taki sam wyraz twarzy. Od samego początku do samego końca. No, nie odrobili pracy domowej. Po takim Baldur's Gate, który jest, uwaga, RPG-iem jest z 2023 roku. Doink! Been doing it for years. Just jest tańszy. Tańszy. But the end of labor is to gain leisure. Is that not what Aristotle said? Well, I don't know much about Aristotle, but well, I know a thing or two about shooting a gun. Look, you got a... No jest różnica. I to nawet nie trzeba by... Nie, nawet... Aj, wiecie co? Reakcja, odgrywanie tych postaci, nie, jak one się zachowują i tak dalej. To nawet wystarczyłoby, nawet nie trzeba by, wystarczyłoby przeczytać tytuł filmu. Co nie? Czy Star Wars Outlaws jest taki jak Red Dead Redemption w kosmosie na przykład, nie? No to już jak... Taki nagłówek czytamy, no to wiemy już, z czym to się będzie wiązało, nie? No cofnijmy sobie tutaj troszkę do tych kluczowych elementów. No co, w 2024 roku gra, która kosztuje no 300, od 300 do 500 zł, już trzymajmy się tej ceny 300 zł, nie? Markowanie celu, stary. Ty nawet wystarczy, że no dobra, bo to konsolowe pewnie też podejście, żeby był w tym kółeczku. Nawet nie widać tutaj, w co dostaje tak naprawdę. Jak znam życie, jak jest taki system markowania, że nie targetujecie poszczególnych tych, tylko jest instant kill, co nie? Niezależnie od tego, czy byście trafili animacja strzału, no bo nie możemy tam wybierać. Gdyby animacja trafiła ten pocisk blastera w rękę, czy w dłoń nawet, to NPC i tak by zginął. No, na 100% się założę, że tak to jest zrobione.
This ain't no slack jaw. A to w Red Dead, no piękny wygląda. Aj. Ja w dwójkę nie grałem, nie? Red Deada. I chyba się skuszę, bo i tak uważam, że Red Dead nie otrzymał miłości, na jaką zasługiwał, ale to jest może tylko moje takie zdanie błędne. Niemniej w Red Deadzie nawet konia możecie myć, czyścić, wiecie, podchodzicie, głaskacie go, myjecie, karmicie, cała taka minigierka do tego, nie? Znaczy inna sprawa, że Red Dead się też opiera troszeczkę na koniu, bo koń jest jakby no jak auto w GTA. Że żywe stworzenie, żeby nie było, nie? No ale to... 300 zł. Animacja. Animacja, 300 zł. Jeszcze jak gra była prezentowana miesiąc przed. Red Dead Redemption. Our staff writer Dustin Bailey had a hands-on 4-hour demo with Ubi. Ubi. Bardzo, ale to bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie. Nawet gdybym był fanem jakimś olbrzymim Star Warsów, to po obejrzeniu tych gameplay, no nie kupiłbym gierki, nie? Po prostu bym jej nie kupił.